gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w magicznym miejscu. Halo, halo. Gdzie jesteśmy, Lutosiu? Jesteśmy w magicznym łóżku. Magicznym łóżku. A co się tutaj dzieje? Nie wiem, znalazłam jakaś kota. A co tutaj się produkuje w tym magicznym łóżku? Wszystko, co było niedobre, zamienia się w dobre. Rozumiem. Wszystko, co było niedobre, zamienia się w dobre. Czyli piękne sny też tu powstają? A jaki ty masz piękny sen ostatnio? Ostatnio to byłem w tym miejscu i nie wiedziałem, gdzie byłem, ale potem rozumiałem, gdzie, no bo już byłem w tym. Musisz mówić głośno, Jantosiu, bo nic nie słyszymy. Co chciałbyś powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, żeby moje kulki poszły do dzieci. I co będą robić te kulki w tych dzieciach? No, chcę tylko, żeby dzieci były mądre. Mądre i jakie? Mądre i... Nie wiem, co powiedzieć. Ale... Co to znaczy mądre, Antosiu? To znaczy, żeby nie rozrabiały. A co to znaczy nie rozrabiały? To znaczy, żeby nic takiego niechcecznego nie robili. Rozumiem. Ty jesteś grzeczny, prawda? Tak. No. I znalazłem takiego chorego kotka, co był w tej klatce. Rozumiem. I opuściłem go, żeby już mógł wyjść i nacieszyć się latem, słonecznym latem. No, to może pożegnamy te dzieci teraz. Życzymy im dobrych snów, prawda? No. To pożycz. Ale zaraz klucz wyjdzie, więc muszę zamknąć tą klatkę, no bo będzie zły na mnie. Dobrze. To pożegnajmy się. Dobranoc. Dobranoc, Amelio. Dobranoc, Rysiu. Żegnamy Was. Dobranoc. I znów życzymy Wam pięknie i kochamy Was. Dobranoc.